Cześć, ja jestem Cydy i witam was w drugim odcinku serii Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. A w dzisiejszym odcinku chciałbym rozwiązać tą zagadkę, wejść do portalu oraz... znaleźć broń naszego tutaj rycerza. Nie wiem co... Aha, to oznacza po prostu kryształ. A czy nic tu nie pominąłem? Nie mogę zobaczyć reszty mapy. Dobra, zobaczmy. Nic się nie dzieje. Witaj w miejscu swojej pierwszej próby. Gdy będziesz gotowy, stań w kółku i wywołaj strażników. Co to oznacza? Tu nie mogę z tym nic zrobić. To nic nie robi. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Wywołaj strażników. Wywołaj strażników. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Położyć coś tam? Myślę, że wrócimy do tamtej zagadki później. Na razie chodźmy. Chodźmy do tego portalu. Może akurat portal się po prostu... Może portal nas po prostu tam przeniesie. Nie wiem. Jak na razie pierwsza trudna zagadka. Zobaczymy. Co dalej? Żadnego klucza, prawda, nie mam, tak? Nie mam. Dobra, wchodzimy do portalu. Przygotujmy sobie to. Jest to. O! Fajnie się podświetla. Idziemy. Dobra. Mapa. Jestem tutaj. Czyli niedaleko miejsca próby. Tak, jest brama na zachód. No. Dawaj. Ty też szarżujesz. O ty. Czy wszyscy przeciwnicy w tej grze będą szarżować na nas? Od tyłu. Boom. Bierz ogień. Raz. Bardzo mało obrażeń od ognia mu tutaj zadałem. Niestety. No nic dziwnego. Jest tutaj, ma wielką skorupę, więc od ognia to go troszkę może chroni. Weź ty na szybko sobie rzutkę. Przynajmniej jedną, żebyś cokolwiek tutaj robiła, Liz. Żebyś nie stała bezużytecznie jak jakiś kołek. Tak jak na przykład teraz to robisz. O, weź to. Ile będę walczył z jednym małym żółwikiem? No, weźcie, nauczcie się trafiać. Szarżujesz? Myślałem, że chce szarżować. Znaczy, na pewno chciał szarżować, ale mu to średnio wyszło. Trzymaj. Okej. Ogień jest jakby, nie patrzeć tutaj, najbardziej skuteczny przez to, że ma bardzo duże prawdopodobieństwo trafienia po prostu. Co nam mówi mapka? Tu był Nie, tu nie było teleportu. Tu jest kolejna zagadka. Aha, bardzo prosta zagadka. Weź to, połóż tu. Nie jest to secret, jest to miejsce, do którego zajrzeć musieliśmy. Znaleźliśmy złoty klucz, nie wiem do którego miejsca będzie pasował. Znaleźliśmy sztylet, który na pewno będzie... 3, 10, 1, 4, jasne, dużo lepszy. Patyk możemy chyba wyrzucić, ale na razie póki nasze postacie są silne, możemy trzymać. Znaleźliśmy potkę leczenia, mam nadzieję nie przyda nam się nigdy. Ale z tym może być różnie. Cofnij się, weź rzutkę, trzymaj. O, na stałe się otworzyło, bardzo, bardzo miło. Zobaczmy, co jeszcze tu znajdziemy. Wielki worek skarbów. Co tu mamy? Sling, missile weapon. Czy będziemy tego używać? Myślę, że na razie nie trzeba. To jest taki... Chociaż... Póki nie mamy broni palnej, weźmy sobie. Zamiast tego będę po prostu rzucał... Liz będzie po prostu rzucała kamieniami. Ale te kamienie będą dzięki temu, że... wyrzucamy je z tej... nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Proca? Proca. Dzięki temu, że wystrzeliwujemy je, z procy po prostu będą mocniejsze. Będą zadawały więcej obrażeń. No nic dziwnego. Zapisz. Mapka mówi, że wszystko odwiedzone. Zobaczmy... gdzie będzie pasował nasz kluczyk. Czy tutaj coś było? Dokładnie tak, tak więc przygotuj to i otwieramy, dawaj. Dawaj. Ty będziesz... nie masz amunicji. Czy muszę tak to trzymać? Czy ktoś z was ma jeszcze kamienie? Nie. 3 kamienie troszkę mało, bum. 34, widzieliście? O mój Boże, to jest potężne teraz, bum. Bum, zaraz zginiesz, pięknie. To było... No 13, to wciąż sporo. Chciałem backstaba zrobić, nie wyszło. No podchodź, podchodź. No, come on. Come on. No będziesz się tak kapi. Dobra, nie ma... Nie chcesz podchodzić, to... To nie.
Nie, to nie, boom. Podchodzisz sam i dobrze. Ej, mogę go w końcu rzucać w końcu. Znaczy jak odchodzi, boom. Teraz nawet nie odchodził. No, dawaj. Nie będę już marnował na niego czarów. Po prostu powinien zaraz zginąć. No, nie zdążyłem uciec, prawie mi zabił Garretta. Znaczy prawie zabił, no połowę życia ma, to nie jest prawie zabił. Ja teraz go zabiłem i to nawet nie prawie. Mamy nasze oczywiście kamienie i tak bronie rzucane odzyskujemy, gdy na nie staniemy. Bardzo fajnie to działa, trzymaj ty. Co mamy w kolejnej paczce? Scroll magii ziemi. Magii ziemi się nie uczymy, więc posłuży nam to jako po prostu śmieć. Weź ty sobie zjedz rybkę. Pięknie, bo już robiłeś się głodny. Wy też? Nie, nie i nie. Ale Vivien, tutaj masz dla nas troszkę żarcia. Jeszcze Garrett. Garrett dużo jeść nie musi, w końcu jest jaszczurką. I gotowe. Coś tu jeszcze jest? Nic tu już nie ma. Łopata. Ten... Aha. No to już wiemy, co mamy zrobić w tamtym miejscu. I mamy miecz prawdopodobnie naszego tutaj... wiecie kogo. Kagata, czy jakkolwiek on się nazywał. Łap rybkę. No i zobaczmy kolejną notatkę. Prawdopodobnie notatkę od... Kilhagana, tak się nazywał. Przy samotnym dębie... w cieniu niebieskiego światła pochowałem to. No prawdopodobnie mówi właśnie o tym miejscu i o tych swoich zachowanych skarbach. Zakopanych skarbach. Okej, to nam się nie przyda, to wiemy gdzie użyć. Nasz rapier, czy ktokolwiek go może używać? Raczej nie. Dla ciebie też raczej będzie zły. Ty używasz daggerów, ty używasz ciężkich broni, więc nasz mieczyk się nam nie przyda. Poza tym, że mamy, możemy go wykorzystać oczywiście w dwóch miejscach. Dajmy znaki zapytania w miejsce, gdzie rozwiązaliśmy jakąś zagadkę. To będzie fajny motyw, żeby sobie mówić, co już jest za nami, a czego jeszcze nie zrobiliśmy. Okej, tu rozwiązane, chodźmy rozwiązać naszą zagadkę tutaj. Znaczy, rozwiązać zagadkę, po prostu położymy mieczyk na jego rękach, pięknie. No i otwiera nam się zejście. Mam informację, że mogę ekipę sobie... odpoczywać za pomocą klawisza R, tak jak w pierwszej części. Oni po prostu śpią przez ileś godzin i wracają do zdrowia po prostu. Nie chcę na razie tam wchodzić. Zabierz tutaj mieczyk, bo tam było jeszcze jedno miejsce, w którym takowy mieczyk mogłem położyć. Tych rzeczy jeszcze zabrać nie mogę. Myślałem, że będę mógł, ale zapomniałem o tamtym miejscu z mieczem, że to jest właśnie tutaj. No i tutaj mamy miejsce drugie, gdzie ten mieczyk wydaje mi się położyć możemy, czyż nie? Tak jest. I leży tu złoty klucz. Takie złote klucze w poprzedniej części oznaczały po prostu, że odblokowują tak jakby specjalne miejsca. Takie ultra sekrety czy coś w tym stylu. Są po prostu wyjątkowe. I nie są kluczami do konkretnej zagadki, tylko takimi... no właśnie do drzwi takich jak te. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy mogę tego tu użyć. Trzymaj. Tak jest. I mamy tu... Nie jest to sekret. Potka siły. Permanentnie podnosi siłę. No to oczywiście damy ją dla Stevena, który tutaj jest... ma być silny. Mamy paczkę nabojów. Okej. No i mamy magiczny tutaj sztylecik. Nie mogę go na chwilę obecną używać. Mogę go używać czy nie? Mogę, po prostu nie mogę używać jego specjalnej umiejętności wysysania. Ciekawe, co to będzie. Nie odblokowało mi tego jako secret. Szkoda. A teraz chodźmy rozwiązać w końcu naszą upragnioną zagadkę. Kopię. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zaatakuje. Okej. To odkryliśmy, tam się nic nie otworzyło. No to ja nie wiem, co mam tu zrobić. Po prostu chodźmy... do tego naszego dungeona. O, nie potrzebujesz już miecza. Po prostu otworzyłeś nam na zawsze. Okej, tak więc... pierwsza jaskinia przed nami. Zobaczymy, jak będą wyglądały tutejsze dungeony. Jak na razie wygląda po prostu jak stary, dobry Legend of Grimrock. O matko... ten sentyment, mimo że pierwszy Grimrock nie jest jakąś starą grą, ale ten sentyment. Hale śmierci.
A raczej korytarze śmierci bardziej. A co z drugiej strony? Jakaś dziura. Przyczesujmy tutaj po prostu każdą ścianę dokładnie, tak jak to zawsze w Grimrocku się robiło. Tutaj możemy iść. Zaraz tam zajrzymy. Okej, tu nic na ścianach nie widać. Mamy tu scroll. Scroll magii powietrza, więc na razie nam się raczej nie przyda. Chowajmy scrolle po prostu w tym i wszelkie inne notatki. Mamy kolejną miksturkę leczenia. Miejmy nadzieję, że przez dłuższy okres jeszcze nam się nie będzie przydawała. Tutaj nic na ścianach, za to na ziemi mamy... wytrychy. Ciekawe, na jakiej zasadzie będą wytrychy w tej grze działały. Kończy nam się pochodnia, więc lecisz i bierzemy sobie kolejną. Nie wiem, czy mogę je odradzać, te pochodnie, przy właśnie takich stojaczkach z ogniem. Prawdopodobnie nie. Ale nie wiem. I co? Wchodzimy do korytarzy śmierci. Zapisuj grę. No i? Jak na razie brak przeciwników. Wszystko tam odkryte. Mapka tych dungeonów też wygląda bardzo, bardzo fajnie. Okej. Miejmy nadzieję, że zombiaki są bardzo... Mumie! Miejmy nadzieję, że jesteście bardzo łatwym przeciwnikiem. Okej. 54. Jesteście mega podatne na to. Jesteś tu sama, co nie? Nie masz tu kolegów. Fajny jest ten dagger, bo praktycznie zawsze trafia. Trafiaj. Druga leci. Fuck. Dobra, zabij tą. Zabij po prostu tą. Weź sobie to. Jeszcze nasz Steven nie jest przeciążony. I raz, dwa, trzy. Dobra. Myślę, że możemy tutaj... Nie musimy się martwić jak na razie o otrzymywane obrażenia. Bo zbyt dużo te mumie na chwilę obecną nam nie robią. Ogólnie w Grimrocku 2 jest 32 nowe rodzaje przeciwników i tylko 10 jest z części pierwszej. Vivien zdobyła poziom. Zobaczmy, jak w tej części gry wygląda levelowanie postaci. Stacy nie. Skille mogę rozdać w ilości jednego. Czyli mogę tylko jednego skilla rozdać. No rozwijamy się na razie w magię ognia po prostu. Taki jest na razie nasz cel i do tego będziemy dążyć. Zobaczmy mapkę. Chodźmy tutaj na prawo. Postarajmy się po prostu ścianę za ścianą tutaj lizać. Po prostu. Przeczesywać to wszystko. Myślałem, że tam jest jakiś ognisty, nie wiem, pająk czy coś w tym stylu. Zobaczmy zawartość tego. Nareszcie. Szkoda, że jest to niesamowicie ograniczone. Mam ogromną nadzieję, że będzie tego dużo. Jeśli nie, chociaż na razie po prostu odpuśćmy sobie strzelanie. Będziemy to wykorzystywać, gdy nadejdą jakieś trudne czasy. Jak na razie radzimy sobie całkiem nieźle. Nie ma potrzeby, żeby marnować palną amunicję. Nie jestem jeszcze po prostu świadom, czy będzie tego dużo w tej grze, czy będzie trzeba się martwić o to, czy nie. Hej, malutki. O, jak słodko. Tu jest chyba już wyjście na zewnątrz. Więc zaraz się tam udamy. O, matko. Tak bardzo uwielbiam tą grę. Już. Dungeony są po prostu tak samo przyjemne jak w części pierwszej, jak na razie. Miejmy nadzieję, że nic nie pominąłem. Jako już gra ma otwarty system, no to jak coś pominę, będę mógł zawsze wrócić. Pięknie! O, nie zdążył nawet pomyśleć i już zginął. Nie wiem, co ten przycisk robi. Nie słyszę, żeby robił cokolwiek. No to rozdajmy levele pozostałym trzem tutaj postaciom. Atletyka. Ciężkie wyposażenie, myślę, będziemy jak na razie w to ciągle szli. U ciebie dajmy może celność. Czemu nie? No i nasza Liz. Dajmy jej umiejętności strzeleckie tutaj. Póki co strzeleć dużo nie będziemy, ale gdy już będziemy, to niech to będzie porządne. Czy teraz nie zginę? A, z przodu. Myślałem, że z tyłu nam się zamknie. Kolejna zagadka, bardzo prosta. Bierzemy sobie... Mogę jeden... Nie mogę jednego naboju zabrać. Bierzemy sobie to, klikamy sobie tu i możemy spokojnie przejść tutaj. Nie jest to sekret, jest to klasyczna, prosta zagadka. Dużo zagadek jak na razie się powtarza, dlatego tak łatwo je rozwiązuję. Powtarza oczywiście z części pierwszej.
Odkryliśmy drugą odnogę tutaj, tego dungeona. Chodźmy na razie... potrzebuję klucza, no to nie chodźmy. Chyba, że lockpiki zadziałają, ale nie chcę ich wykorzystywać jak na razie. Szczególnie, że kluczyk leży już tutaj samotnie, spokojnie. Na ścianach nic nie widać. Muszę pamiętać, żeby je tutaj ładnie wszystkie badać, żeby nic nie pominąć. Żadnego tutaj sekretu nie damy pominąć. Ogólnie w grze, zobaczmy. Statystyki. Sekretów jest tylko 77, ale patrząc na to, że po godzinie gry mam 2, no to nie jest wcale mało, tak mi się wydaje. Mapka. Tu mogę iść. Wszystko odkryłem, tak? Jest po prostu tam wejście na górę, którym będziemy musieli iść. Nie wiem, czy dobrze pokazałem, ale jest jedno, którym jeszcze nie szedłem. No chodźcie tu. Ciekawe, czy mogą walczyć na jednym polu we dwóch. No hej. Jak tak? No to mamy dla nich prezent. Nie, samotnie podchodzą. Spoko. Chodź. No zadają nam tak małe obrażenia, że to po prostu nie jest problem z nimi walczyć w tej chwili. No dawaj. Raz. Dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Dostałem achievementa Apprentice Wizard. Spoko. Weź tu, mam nadzieję, że zaraz za mną nie wyskoczy żaden przeciwnik, bo to Grimrockowa sztuczka całkiem znana. I tutaj mamy kolejne wyjście na zewnątrz, już trzecie łącznie z tym pierwszym i znaleźliśmy nasz róg przyzwania. I już wiemy, co musimy zrobić w tamtym wyzwaniu naszego tutaj mastera wyspy. Zobaczmy, tu jest jedno wyjście. No to chodźmy na razie tym głównym wyjściem, nie tym sekretnym. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzi. Doprowadziło nas tutaj, więc wydaje mi się, że po prostu odkryjemy tutaj zaraz jakąś ścianę, którą będzie można otworzyć klawiszem. No właśnie, otworzyło nam się przejście do miejsca, w którym już byliśmy. I to do miejsca koło kryształu. Więc można by w sumie do kryształu zajrzeć, chociaż nie ma takiego powodu, bo życia mamy całkiem sporo, więc wróćmy się tam. Zajrzyjmy do tutaj drugiego wyjścia, które jest tutaj na prawo. Szkoda, że nie można, mając otwartą mapę, poruszać się. W pierwszym Grimrocku tak się dało i bardzo często tak robiłem, że po prostu nie wychodząc z mapy, poruszałem się po tym świecie, bo łatwiej po prostu było. Tutaj tak się niestety nie da. Okej? Okay? Sekret! Wow! Sekretna duża lokacja. Zobaczymy, jakie tutaj sekrety w sekrecie się znajdą, bo to też bardzo znany trik Grimrockowy. I nie tylko Grimrockowy. Bardzo stara, bardzo znana, często wykorzystywana sztuczka w starych grach, że mamy sekret w sekrecie. No w nowych grach sekrety to niestety rzadkość, dlatego też ta gra jest tak bardzo fantastyczna. No co wy tu kminicie? Co wy tu kminicie? No, może w wodzie tego wykorzystywał nie będę. Nimi martwić się tak naprawdę nie musimy. Nie robią nam praktycznie nic. Możemy po prostu przyszarżować na nich, zabić i tyle. Nie martwić się niczym. Możemy oczywiście unikać, poćwiczyć skilla, ale martwić się po prostu nie musimy, bo giną bez najmniejszego problemu. Zbieramy sobie tutaj troszkę przedmiotów do potek, troszkę żarcia. Myślę, że nie będzie to większym problemem, chociaż twórcy zapewniali, że element survivalu, chociaż pytanie, co mieli na myśli, mówiąc survival, czy po prostu przetrwanie trudnych zagadek, trudnych walk, czy może jakieś takie faktycznie elementy przeżycia i tym podobne. Dobra, zapisz grę. I zobaczmy, co zrobi lockpick. Otworzył, okej. Maska plemienna. Protekcja 3, energia 5, uniki słabsze. Dawaj dla niej. Potkę dla niej i tyle. Dobra, czy cała lokacja odkryta? Tak jest. Możemy wracać się na spokojnie do... No do czego? Wiecie do czego? Do naszej tutaj... do naszego tutaj wyzwania. Po drodze w to miejsce zabrałem sobie stąd po prostu wszystkie te rzeczy, które tu leżały na tym X-ie. Może będą przydatne, więc postanowiłem je zabrać. Nie było to interesujące, więc to wyciąłem. I teraz wzywamy... wzywamy ochroniarzy. Zobaczmy. Nie mogę? Viper Roots! What? No cześć! O matko. Czyli jest jednak muzyka w grze? Co mnie twórcy tutaj kłamali? Fuck.
O, nie, bum. Zadajemy jej naprawdę duże obrażenia. Ona nam takowych nie zadaje, dobra. Nie, z dwóch stron, zginiemy tu. Weź ją wypłosz, okej. Nie możemy dać się tak zrobić, żeby dwie naraz nas tu złapały. Spokojnie, raz, dwa, trzy, dobra, idź tutaj. Uciekaj, raz, dwa, dobra, uciekajmy. No, co tam? Jestem gotowy, okej. Nie zatruła nas na szczęście, dobra, zajdźmy. Nie. Spokojnie. Bum. Okej. Fajne jest, że strzały mają chwilę, w której lecą po prostu. I w tym czasie możemy te strzały tak jakby uniknąć. Znaczy nie tak jakby uniknąć, po prostu uniknąć. Uciekajmy, zanim nas tutaj zajdzie od tyłu. No, muszę przyznać, boss epicki. Uciekaj, żeby nas tu nie zrobiły. Dobra. Zaraz zginie. W pierwszej części był jeden boss na koniec gry. Tutaj już początek gry i zaczynamy od walki z bossem. Bossem i to bossem bardzo, bardzo interesującym. Jeden zginął, jedno odnóże zginęło, drugie załatwimy po prostu. Nie ma energii. Fuck. Okej. Ekstremalny ogrodnik, achievementa dostałem. No, to było genialne. Gem mocy. Piękny gem, który wydobywa światło we wszystkich kolorach. O, wszystkich kolorach, tak? Tęczy. Czy jak... Przekonamy się w nocy, czy on świeci, gdy go trzymamy w ręce. Ale muszę przyznać, to było dobre. To było fajne. Pozytywnie się zaskoczyłem. No i co? Boss pokonany. Mam nadzieję, że żadnych kamyczków tutaj nie straciłem. Skrzynkę odkryłem wcześniej. To jest przejście dalej. Zapiszmy grę. Po pokonanym bossie. Nie będę się wracał. Po prostu nie będę się wracał do kryształku, żeby się uleczyć i... Trafiliśmy do dungeona, którym jest las. Zobaczmy mapkę. Po prostu gra nas przeładowała, żeby sobie pewnie odpocząć. Jeśli chodzi o pamięć i tak dalej, żeby lepiej działało to wszystko. Mamy tu masę odnóg, zobaczmy. Twigroot Forest, okej. Co znajdziemy w paczce, niespodziance? List od naszego tutaj mistrza wyspy. Narzędzia alchemiczne oraz pierwszą tutaj... pierwsze tak jakby... Jak to się nazywa po polskiemu? Receptura, właśnie, receptura alchemiczna. Nie będziemy na razie tego robić, więc schowajmy to wszystko tutaj do skrzyneczki. Troszkę ten ekwipunek posprzątałem, tak żeby się nie walało to wszystko. Potki niech sobie leżą. Na bossów jest to bardzo fajne, ale póki co nie jest to potrzebne. A szczególnie, że jestem raczej tak, raczej min-maxuję tą grę. Będę po prostu robił quick save'y i jeśli zginę, to wczytam grę, tak już gram. Wiele osób narzekało na to, jak nagrywałem serię z Might and Magic 10. No nic nie poradzę, tak po prostu gram w RPG. W komentarzach była troszkę, no dużo osób pisało, że... Fuck, co, what the fuck? Kilka osób pisało, że gra tak samo jak ja, że zapisuje i tak dalej. Kilka osób pisało, że to niszczy klimat. No ja tak będę robił i tyle. Nieważne, czy to niszczy klimat, czy jest po prostu dobre. Tak robiłem, robię i robić będę. Dobra. Dawaj tu. Encie. Nie wiem, czy te stwory mają jakieś oficjalne nazwy, czy po prostu nazywamy je jak chcemy. Raczej tak po prostu będę je nazywał. Krzaczek będzie krzaczkiem. Pilnowałeś czegoś? Nie, po prostu taka zasadzka tu była, tak? Kolejny. Dobra, dawaj. Gdzie ty uciekasz? Tu jestem. Raz, dwa, trzy. Szkoda, że tylko raz trafiłem, ale ogień na nich fantastycznie działa przez to, że to, no jakby nie patrzeć, są rośliny. Rośliny, a nawet drzewo, a drzewo jest taką jakby bardzo mocno, bardzo fajnie palącą się rzeczą. Chowaj to tutaj. Ten ekwipunek jak na razie jest mega ulepszony i zdecydowanie łatwiej się tym wszystkim zarządza niż w części pierwszej. Tam też to było dobrze, ale widać tu mega polepszenie. Tu nie mogę iść, tak? Tak, tu jest kamień, więc takie kółko na mapie to jest kamień. Dziwna muzyka w tle gra. Znaczy taki ambient, ale jeszcze słychać było, jakbyśmy wchodzili do jakiejś jaskini. No cześć, od razu cię przywitam. Bum, bum, bum. Witaj. Miło było poznać.
Mam nadzieję, że... zaraz twój żywot... Drugi już tu idzie. Drugi już tu jedzie, okej. Tego szybko zabijemy tutaj. Jeszcze myślę, jedno celne uderzenie. Może dwa. Walka wręcz tutaj im nie zadaje ogromnych obrażeń. Więc warto będzie używać na nich... w sumie nie wiem czego. Używamy tego, co możemy. Raczej nie ma tu innej, co stosować taktyki. Rozejrzyjmy się tutaj. Mamy tu grzybka, który jest jednym tutaj z przedmiotów, za pomocą których możemy stworzyć po prostu sobie miksturkę leczniczą. Na chwilę obecną te miksturki potrzebne nie są. Jeśli będą, to oczywiście się tym zajmiemy. Czy tu coś pominąłem? Tak, pominąłem cały segment, ale tak naprawdę stąd wyszliśmy. Mamy tu cztery drogi. Zacznijmy od tej. Znaczy tu chyba nie ma nawet drogi. Po prostu... O, po prostu nic tu nie ma. Okej, tak więc mamy trzy opcje. Zacznijmy tędy. Już tu widzę, czekają na nas nasi... Tu chyba nikogo nie ma, tak? Dokładnie, tu nikogo nie ma. Zobaczmy. Nie mogę gałązek podnieść, a to by było fajne, jakby z każdego takiego miejsca dało się gałązkę podnieść. Zaraz zobaczę, co ten naszyjnik robi. Załatwmy sobie te drzewko, tego krzaczka. Jakie tutaj ninjowskie rzeczy robi? Jakie salta. No, come on. Fajny, fajny. Jak na razie przeciwnicy i design ich jest naprawdę bardzo dobry. Jest to mega różnorodne, bo w pierwszej części mało było tych przeciwników, nie da się ukryć. A tutaj jest naprawdę to dużo bardziej rozwinięte. No, nie mogę oceniać po pierwszej godzinie gry, bo tak naprawdę tyle w tą grę gramy, ale jestem... Jest fajnie, jest fajnie. Zeżryj sobie jajko, bo jak na razie tylko chyba ty byłeś głodny. Nie, ty jeszcze, no to też masz jajuszko. No, załóż sobie to. Raczej nie będę zwracał uwagi jakoś super na to, co zakładał. Po prostu będę szedł jak leci, nie zważając, no nie przykładając się jakoś masakrycznie do tego. Bo myślę, nie ma na chwilę obecną sensu. Gdy znajdziemy sobie jakieś mega wyposażenie, to się nad tym zastanowimy. Teraz po prostu możemy to sobie raczej odpuścić. Ciekawi mnie, jak mogą wyglądać sekrety w lesie. Może jakieś gałęzie, które możemy rozwalić? Może? Zobaczymy z czasem. Tutaj nasz Steven ma bardzo mało życia. Miejmy nadzieję, że nie zginie. Kolejna paczuszka niespodzianka. Czy czytałem ten list? Nie czytałem. Kolejny list od mistrza wyspy. Widzę, że udało ci się poczynić niezłe postępy. Dobrze, dobrze, ale niech to ci nie uderzy do głowy. To jest dopiero początek. Albo może to być koniec. Zależy od tego. Zależy to zupełnie i wyłącznie od ciebie. Oto jest narzędzie, które może ci, które może być pożyteczne. Oczywiście sam to już odkryjesz. On nam dał wtedy róg, czy dał nam wtedy... No nieważne, albo to, albo róg, albo może pistolet, nie wiem, dał coś nam przydatnego. Jestem mu bardzo wdzięczny za to, że mnie się ze mną tutaj bawi. Zmusza do robienia zagadek, a nie uwolni mnie z tej wyspy. O, tam nic nie było, mamy już tylko dwie drogi. Tutaj potrzebujemy klucza, którego nie mamy w tej chwili chyba, tak jest. Wypaliła nam się pochodnia, myślę, że możemy ją zatrzymać póki co. Może akurat, gdy jakaś zapadnia będzie. Tak wiem, chomikuje to masakrycznie, ale póki nikt nie jest przeciążony, czemu nie? Czemu nie? Dobra. Wydaje mi się, że klucz, znaczy tak przypuszczam, że klucz znajdziemy w naszej ostatniej odnodze tego lasu. Czyli tutaj. Mam nadzieję, że tak będzie. No hej, no hej. Bum, 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 bum. Oczywiście nasz Minotaur nie radzi sobie za dobrze z trafianiem, ale... Ej, ciekawe co zrobi to. Ciekawe co zrobi... Nic nie zrobiło, co nie? No niestety, okej. Nie wiem czego oczekiwałem tak naprawdę. Że mnie znowu ta roślinka zaatakuje, czy co? Dobra. Podnoś sobie kamyczki. Robimy tym zadziwiająco dużo, dużo damage'a za pomocą naszych kamyczków. Czy jest to wejście do kolejnego dungeona, czy co? Zobaczmy. Wygląda to na całkiem dużą lokację, więc myślę, że po skończeniu tego dungeona sobie ten odcinek właśnie zakończymy. Nic nie widać. Bierz sobie tutaj pochodnie, bo niestety tamta nam się wypaliła. I pojawiają się dziury. Fantastyczne dziury. Zapytacie, dlaczego takie fantastyczne? A dlatego, że chcemy do nich wpadać. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Bum. I te same dźwięki.
O. A tobie co się stało? Nogę złamałeś? Stopę złamałeś? O, czyli widzę, że w tej części... nie będzie tak dobrze, jeśli chodzi o... skakanie do dziur. Szkoda. Szkoda, bo była to naprawdę fajna mechanika w części pierwszej. Mogę ci to dać. Mogę ci to dać, ale mimo wszystko całkiem... Szkoda, no szkoda, okej. Zapisuj grę. No i zróbmy to po prostu rzucając coś tam. Okej. Dajmy tu mimo wszystko niech coś innego leży, na przykład strzałka. Miejmy nadzieję, że jest wystarczająco ciężka. Bierz pochodnie. No i zobaczymy, czy znajdziemy tu nasz kluczyk potrzebny do otworzenia tamtych drzwi. Ciągle zwracam uwagę na ściany, co by jakiś przycisk znaleźć. Jeszcze nie mam pojęcia, jak przyciski w tej części działają. Więc łatwo nie będzie, łatwo nie będzie. To nie jest przycisk, okej. Mamy tu szkieleta z tarczą. Jak on epicko wygląda. Naprawdę, design przeciwników jest genialny. Bum. Dobra, ładuj czar. Raz, dwa, trzy, cztery. Potrafi atakować z boku. To jest, widzę, jego umiejętność taka. Widzę, że każdy przeciwnik ma tutaj jakąś swoją taką specjalną umiejętność. Bum. Bum. Weźcie, trafiajcie. Raz. Okej. Życia nie ma zbyt dużo. Zobaczmy tarczę. Minus 15 zdrowia, 5 plus do unikania. Czy tam cokolwiek. Dajmy zamiast tego. Myślę, że mu się przyda. Tam troszkę zdrowia to nie jest wielka strata. No i dajmy mu ciężką tą. Tobie załóżmy to. Jest spoko. Naprawdę nie przykładam do tego wielkiej uwagi, bo to nie ma sensu na chwilę obecną po prostu jakoś się skupiać na tym, bo... No, bo nie, po prostu. Załóż sobie tutaj tą... cloak, jak to się zwie? Pelerynkę. O. Załóż sobie pelerynkę, weź kluczyk. Kto go będzie trzymał? Nasza pani czarodziej. Właśnie gdy gramy klasą czarodzieja, to wystarczy, to możemy czarować za pomocą rąk. Gdybyśmy nie grali czarodziejku, to byśmy potrzebowali różdżki. Tak tylko mówię, jakby ktoś się dziwił, czemu nie może czarować. Chociaż to jest całkiem oczywiste i gra to mówi. Więc nie wiem, po co to mówię teraz akurat. Bierz klucz, otwieraj drzwi. Zapisuj grę, bo oczekuję tu pułapki. Skanujemy ściany. Co to za dźwięki? Jaszczurka na patyku? Jaszczurka na patyku? Czy to się je? To się je. Okej. No to jaszczurko... Nie. Kto to zje? Zjesz swojego brata. Przepraszam cię, Gareth, ale... Ku chwale ojczyzny. Okej. Zapisz grę. I otwórzmy sobie skrzynkę. A w skrzynce... srebrny klucz też jest chyba specjalnym, chociaż nie wiem. No magia lodu. Magią lodu się tutaj nie interesujemy zbyt mocno, więc nam się to nie przyda. I mamy bomby. Bombę lodową. Bomby są to rzucane przedmioty. Kolejny rodzaj przedmiotów w grze. Cześć malutki sekrecie. Cześć czardzieju. Bomby są to przedmioty rzucane, które działają w sposób ptaki. Że nimi rzucamy! W taki oto sposób! I udało mi się zamrozić przeciwnika! Boom! Postarajmy się teraz go dobić. Raz, dwa... weź szybko załóż to. Okej. Raz, dwa, trzy... ta akurat bomba była lodowa. Mamy bombę z różnych oczywiście dziedzin magii. Oczywiście trującą, czyli magią ziemi, wodną, czy tam lodową, czyli magią wody bodajże. Ognistą. I elektryczną, z tego co mi się kojarzy. Zrzucił nam hełm, ale jest to hełm ciężki, a jedynie nasz tutaj Steven używa ciężkich rzeczy. Ale wasz tutaj toporek może mu się przydać. I co? 2, 6, 7, 22. Sure. Tylko niestety nie możemy go efektywnie używać przez to, że nie jesteśmy wystarczająco silni. Okej, mapko. Wszystko. A, czyli wszystko tu zrobiliśmy, możemy się spokojnie wrócić i użyć naszego klucza w miejscu, gdzie tego klucza użyć powinniśmy. Oczywiście musimy go użyć tutaj,
Tu już wcześniej byliśmy. Otwórz. No i kolejna wielka część lasu otwarta. Wow, zamczysko jakieś. Czyli kolejny prawdopodobnie wielki dungeon. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj po okolicy. Zobaczymy, jak to wygląda. Tego nie pociągnę. Czyli jest jedna odnoga tutaj. Tam coś w oddali widzę. Tam jeszcze nie byliśmy, więc tam też kiedyś na pewno dojdziemy. Myślę, że rozwalając to. Więc tu jest druga odnoga, drugie miejsce, gdzie musimy się udać. Oczywiście wielkie zamczysko, które jest otwarte. Tam też się udamy. Co tu jeszcze mamy? Tu nie wejdę. No i kolejna odnoga. Trzecia tak naprawdę, jeśli dobrze liczę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, cztery rzeczy mamy do zrobienia w kolejnym odcinku. A teraz chcę przetestować jedną rzecz. Nope, niestety to tak nie działa, tak jak się spodziewałem. Tak więc, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Gra cały czas jest niesamowicie dobra. Pamiętajcie o zostawieniu oceny. Widzimy się w kolejnym odcinku Legend of Grimrock 2. Rozejrzymy się po tym lesie, po tym zamczysku, kościele, czy cokolwiek to jest. Gra jest niesamowicie dobra jak na razie. Gra mi się świetnie, tak samo jak w pierwszą część. Jest to świetna przygoda. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!